Cześć, w tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób przenieść wszystkie swoje ustawienia z jednego telefonu na drugi. Mówię o ustawieniach telefonu, ustawieniach aplikacji, zainstalowanych aplikacji, ustawieniach w tych aplikacji, bo jak wiecie, jak kupujemy drugi telefon, no to często zajmuje nam to czasami kilka dni. Ustawienie w telefonie wszystkich swoich parametrów, skonfigurowania go tak, żebyśmy mogli korzystać w dowolny przez nas sposób, czyli w ulubiony przez nas sposób. Słuchajcie, żeby uniknąć tego czasu niezbędnego na to, żeby to ustawiać, jest bardzo łatwy sposób na to. W naszym telefonie, w starym, po prostu wchodzimy w ustawienia telefonu. Następnie musimy sobie przejść do ustawień zaawansowane. I mamy na dole coś takiego jak kopia i kasowanie danych. Wchodzimy. Oczywiście do tego jest potrzebne konto na Gmailu. No to warto założyć oczywiście i zalogować się. I tutaj, jak widzicie, jest informacja utwórz kopię zapasową. U mnie jest to włączona. Oczywiście warto ją sobie włączyć w telefonie. Dzięki temu system Android robi kopię zapasową wszystkich ustawień telefonu i ustawień aplikacji, a nawet kopiuje wszystkie aplikacje, które mamy w telefonie, robi tak zwaną kopię i wrzuca ją w chmurę, tak, na dysk Google'a. Dzięki temu po prostu kupując nowy telefon i włączając go, wystarczy jakby zalogować się do swojego konta na Gmailu i po prostu kliknąć auto przywracanie w ustawieniach, tak? Dzięki temu telefon z automatu zaczyta sobie całą kopię zapasową z poprzedniego telefonu, zainstaluje nawet wszystkie aplikacje, które mamy na starym telefonie. Mało tego, wszystkie aplikacje będą na tym samym poziomie jakby ustawień tak naprawdę. Nie musimy ich konfigurować, więc zaoszczędzamy bardzo dużo czasu dzięki temu. Po prostu ta kopia zostaje jakby wgrana naszych ustawień do nowego telefonu. Dzięki temu po prostu no, kilka minut i telefon z automatu zrobi całą pracę za nas. Więc warto sobie włączyć tutaj oczywiście kopię zapasową na automatyczną. Wszelkie zmiany, które będziemy nanosić, będą przekazywane do tej kopii zapasowej w chmurze. Dzięki temu w nowym telefonie, jak wejdziemy sobie tylko w auto przywracanie kopii, po prostu w tym momencie telefon pobierze sobie kopię zapasową z chmury, ze starego telefonu i wgra nam do nowego. Także jeżeli o tym nie wiedziałeś, koniecznie daj lajka w górę, zostaw komentarz, no i subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za uwagę, cześć!